Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, planowałam zająć się polowaniem na wilki, ale mamy też inne rzeczy, które warto by było zrobić i myślę, że to jest coś, co będzie fajniejsze na razie. Jezu, w ogóle nie na wilki, tylko na tupielce chciałam powiedzieć. Matko Święta. Mi się już wszystko miesza w tej mojej głowie czasami. Tych zadań jest momentami za dużo. Moi kochani, idziemy pokonać troszeczkę śmieci. Czytajcie, te gobliniarskie tutaj powinny zostać uśmiercone. Pomoże nam w tym łuk, ponieważ zauważyłam, że to bardzo fajnie działa. Przyszłam też tutaj, ponieważ potrzebujemy gotówki. A tutaj możemy wykopać całkiem niezłe skarby i myślę, że to nam powinno bardzo dobrze pomóc. Będziemy potrzebowali 1000 sztuk złota, więc chciałabym je mieć w kieszeni, żeby później, wiecie, nie martwić się brakiem gotówki. Ale prawdą jest też to, że mimo wszystko... O, pusty grób nam się trafił. Że mimo wszystko dzisiaj się skupię chyba na kradzieży kieszonkowej, znaczy kieszonkowej, Matko Święta. Kieszonkowej to może nie, na kradzieży w twierdzy, no nie? Bo by się już tam przydało w sumie wykorzystać nasze złodziejskie umiejętności. Więc będzie wtedy już naprawdę przyjemnie. Będziemy dzięki temu mieli możliwość wykupienia większej ilości liczby różnych mikstur i wszystkiego, więc to się na pewno nam przyda. Nie mogę się już doczekać, szczególnie jednego miejsca, aż odwiedzimy. Ponieważ sprawdziłam to przed nagraniem odcinka, czy to faktycznie działa. No i działa. Na razie wam nie zdradzę, o co chodzi. Zięć dla Johanna. Najlepiej zacząć od Charlotte. To jest zadanie, które na pewno dzisiaj zrobimy. Złodzieje siana, na razie nie będziemy tego robić. Na pewno potrzebujemy więcej HP do tego. I być może trochę większej ilości umiejętności. Ale na pewno możemy zacząć z tym zadaniem. Dostaniemy dzięki niemu amulet do siły, podobno. Witam. Więc porozmawiajmy sobie z Charlotte. Wiem, dlaczego tak ci smutno. Masz poślubić Klausa, choć kochasz Freda. Skąd to wiesz? Nieważne, masz całkowitą rację. Jestem zdesperowana. Nie smuć się, Charlotte. Na każdy problem znajdzie się rozwiązanie. Nie sądzę. Moi rodzice nigdy się nie zgodzą, abym wyszła za Freda. Mój ojciec powiedział mi, że uroczyście obiecał swojemu przyjacielowi Hermanowi, iż jego syn Klaus weźmie mnie za żonę. Ale to było ponad 10 lat temu, kiedy złożył tę obietnicę. Wtedy z Klausem byliśmy jeszcze dziećmi. Co? I z powodu tej starej obietnicy, ojciec zmusza cię do poślubienia Klausa. Tak, to takie bolesne. W takim razie, twój ojciec. Ale chwileczkę, a co Klaus o tym myśli? Pojęcia nie mam. Ale sądzę, że ma taki sam pogląd, jak i nasi rodzice. No cóż, trzeba się dowiedzieć. Zamierzam pójść i pogadać z Klausem. A potem zobaczymy. Dobra. Ja sobie skorzystam z opcji, bo możliwe, że Jutta tutaj handluje, prawda? Tak, jesteś na posterunku, że tak to się wyrażę. Ja mogę sobie... O nie, znowu mi poznikały tekstury z rzeczy. Daj mi wszystkie wytrychy, bo to się przyda. Miecz Paladyna zostawiamy. Zardzewiały miecz. Jest lepszy od tego. Długość 60, długość... No. Dobra, to myślę, że sobie go założymy. Strzały to nie. Łuk, bełty zostawię, ponieważ później będę się przerzucała na kuszę. I teraz tak, zanim otworzymy złoto, to czaszki możemy sprzedać. Srebrne pierścionki również. Złoty naszyjnik. Tytoń. Smoła to nie. Kwarcyt. Już mamy dosyć sporą liczbę kasy nawet. Starych monet się nie opłaca sprzedawać. Błęty sprzedamy. Tak, no. Dobra mowa. Nie pamiętam, czy sprzedawałam również perły. Wydaje mi się, że sprzedawaliśmy perły. One mi się do niczego nie przydały. Zostawiłam sobie chyba tylko tą czarną perłę.
Skóry dzika możemy sprzedać, skóry gada musimy oddać, owcze skóry możemy sprzedać, skrzydła zostawimy i skóry wilka możemy sprzedać. Z czarów zostawimy sobie rzeczy, sprzedamy pancerz rekruta, bo i tak już go nie będę nosić. I możemy sobie zmienić broń. Pięknie. I możemy opchnąć jeszcze tą starą. Super. Mamy teraz spoko, jeżeli mówimy o ilości gotówki, jeszcze mamy jakiś mieszek do otwarcia. Zresztą i tak dzisiaj się wzbogacimy, więc nie ma co się srać o to, że nie mamy pieniędzy. I możemy iść porozmawiać sobie z Klausem, więc ruszajmy na miejsce. No chciałabym to zadanko zrobić. Chciałabym. Byłoby fajnie. Topielce nam nie uciekną, więc też oddamy Marbodowi dzisiaj questa. Też się zastanawiam, bo tam na górę moglibyśmy iść trochę za expić. Dzisiaj. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. A tam są tacy dosyć przeciwnicy, dosyć szybcy i swobodni. Więc byłoby dobrze. Okej, okay, Klaus jest u siebie na szczęście. Witaj, Meżulku. No co, wszystko gotowe do ślubu? Co? Noż. Co za bzdury gadasz? Och, daj spokój. Doskonale wiesz, że masz ożenić się z Charlotte. Co masz na myśli? Chociaż poczekaj, zdaje się, teraz rozumiem. Och, to stara historia. Co to za stara historia? Możesz mi bliżej wyjaśnić? Oczywiście. Jeszcze 10 lat temu, Johan i mój ojciec uradzili, że ja i Charlotte mamy się pobrać. Wtedy byliśmy jeszcze dziećmi. Ale teraz sam mogę zadecydować, z kim mam się ożenić. To znaczy, że nie chcesz się żenić z Charlotte. Właśnie. Choć to ładna i miła dziewczyna, nie chcę się z nią wiązać. Cenię swoją wolność. Ponadto, jej zakochany jest Fred. Ślepy nie jestem. Więc niech ci dwoje będą szczęśliwi. Ale zdaje się, że wasi rodzice jeszcze tego sobie nie uświadomili. W każdym razie, Johan ciągle wszystkim mówi o waszym szybkim ślubie. Co? Nie może być. W takim razie, dam do zrozumienia swoim rodzicom i Johanowi, że nie chcę słyszeć o małżeństwie. Ale teraz jestem daleko od domu. Nie mógłbyś powiedzieć Johanowi, że nie chcę żadnego ślubu. A z rodzicami sam się rozmówię. Z wielką przyjemnością. No i pięknie. Zaraz, chwila, moment. Co chcesz wiedzieć? Właśnie, ciebie też potrzebowałam dzisiaj. Żuwaczki pełzaczy lub polnych bestii są bardzo mocno osadzone w ich czaszce. A to znaczy, że można je oddzielić tylko przy pomocy trwałego metalowego przedmiotu i użytego jako dźwigni. No i dobra. Nic już mnie nie nauczysz. Okej. Okay. Powiem tak, w to jedno miejsce też nie będziemy na razie szli, dlatego że nie wiem, czy nie będziemy potrzebowali żądeł jeszcze krwiopić. Co prawda nie nauczy nas tego Klaus, ale być może alchemik nas tego nauczy. I nie chcę sobie niczego zablokować i spartolić sprawy, więc po prostu na razie sobie te punkty zostawię jeszcze. I nie będę ich wydawać. Tak, bo my już jesteśmy po przekroczeniu progu zręczności. Wybaczcie, ale ja tak nagrywam jeden odcinek po drugim, z małą przerwą i trochę nie pamiętałam już, co zrobiliśmy, a co nie. Więc jak coś, to spokojnie. Z Johanem miałam porozmawiać. Duża szansa jest, że będzie u siebie w stodole. A jak nie, to chyba w domu. Dobra, jesteś tutaj. Witaj. Charlotte kocha Freda. Musisz się z tym pogodzić. Co? Pogodzić się? Ona wyjdzie za Klausa i koniec. Ej, w takim razie sprawisz, że twoja córka będzie jeszcze bardziej nieszczęśliwa. Czy tego nie rozumiesz? Ach, kiedyś Charlotte zrozumie, że podjąłem właściwe rozwiązanie i będzie mi za to wdzięczna. Nie wydaje ci się, że ona jest już na tyle dorosła, aby sama dokonała swojego wyboru w życiu? Dosyć, wystarczy. Nie wtrącaj się więcej w nasze sprawy, jasne. Chcesz, aby twój przyjaciel Fred ją miał. Ale może o tym zapomnieć. Rozmawiałem z Klausem. On nie chce się żenić z Charlotte. Co? To nie być może prawdą. Co narobiłeś? Zejdź mi z oczu. Hej, nic nie narobiłem. Po prostu pogadałem z ludźmi, jasne. Lepiej nic nie mów. Zniweczyłeś mój wspaniały plan. Ale powiem ci jedno.
Dopóki Fred będzie biedny jak mysz kościelna, nie dostanie reki mojej córki. Tylko wtedy, kiedy położy 1000 sztuk złota na mój stół, będę gotowy uznać go za swojego zięcia. I to jest moje ostatnie słowo. Zrozumiałeś? Trzymaj. Co to niby jest? 1000 sztuk złota. Mówiłeś, że uznasz Freda za zięcia, jeśli przyniesie ci taką sumę złota. A, no tak. Oczywiście. Ale powiedz mi, to złoto naprawdę należy do Freda. No tak, zabieraj je. Tylko nie przetrać go, bo przecież nie darowałby ci tego złota. Tak, oczywiście, on je odzyska. Ale poczekaj, skąd ten gołodupiec wziął taką sumę złota? Powiedzmy, że otrzymał coś w rodzaju spadku. Pozwolisz mu się teraz ożenić z Charlotte? Tak czy nie? Oczywiście, może się z nią żenić. Wiesz, nigdy nic nie miałem przeciw niemu. Zawsze mówiłem żonie, że Fred byłby odpowiednim narzeczonym dla Charlotte. Dobrze. Więc kiedy ślub? Tak, najszybciej jak to możliwe. Dobrze, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, szczerze zaskoczony. Nigdy bym nie pomyślał, że Fred ma tyle pieniędzy. No i pięknie, tylko teraz trzeba poinformować o całym bajzlu Freda, prawda? Że za niego zapłaciliśmy, etc., etc., ale chyba nie będzie nam jakiś, nie wiem, zły na nas. Fred pewnie już jest u siebie w chacie. Witaj. Opowiedz mi o Charlotte. O Charlotte. Co masz na myśli? Daj spokój, przecież wiem, że się kochacie. Ale Johan nie chce ci oddać reki swojej córki. No, tak jak powiedziałeś. Dla Johanny i Doroty jestem za biedny. Wszystko jasne. Prócz tego, między Johanem i Hermanem, ojcem Klausa, istnieje jakieś porozumienie co do przyszłości swoich dzieci. Ale nie znam szczegółów. Na ogół, choć bardzo kocham Charlotte, nie będziemy mogli się pobrać. Więc pozostaje mi tylko z tym się pogodzić. No tak, jeśli usiądziesz z założonymi rękoma, to na długą i szczęśliwą miłość możesz nie liczyć. Gdyby to była moja narzeczona, walczyłbym o nią. Hej, Roland, nie zrozum mnie źle. Oczywiście, walczyłbym o nią, gdybym tylko dostrzegł cień możliwości. No, gdybym był o 1000 sztuk złota bogatszy, to prawdopodobnie przymusiłoby Johanę do zaakceptowania mnie, a tak bez szans. Chwila. Aha, czyli najpierw muszę pogadać sobie z tym. Może z Charlotką najpierw trzeba pogadać? Nie wiem. Fred widzę, że nie ma nic do powiedzenia. Trochę jestem zdziwiona. No, Charlotte. Możesz powoli przygotowywać się do ślubu. Chyba nie chcesz, aby pan młody czekał. Jak możesz tak ze mnie kpić? Zawsze uważałam cię za przyjaciela. I nadal nim jestem. Do twojego ojca wreszcie dotarło, że lepiej dla ciebie będzie, jeśli weźmiesz ślub z Fredem. Chyba się nie rozmyśliłaś. Co? To wszystko prawda. To znaczy, że nie wychodzę za Klausa. Nie mogę w to uwierzyć. Ale tak jest. Możesz zapytać ojca. Powiadomię też Freda o waszym rychłym ślubie. I jak się czujesz, Charlotte? Ach, Rolandzie, jestem najszczęśliwszą kobietą. Oj, co ja mówię, najszczęśliwszą osobą na Etechanos. I zawdzięczam to tylko tobie. Niech Inous i Adanos mają cię w opiece. Dobra, coś mogę jeszcze z Dorotką pogadać, czy nic? Słyszałem, że twoja córka Charlotte wkrótce wyjdzie za myśliwego Klausa. Tak, masz rację, Rolandzie. Sądzę, że z nim czeka naszą córkę szczęśliwa przyszłość. Ale Charlotte kocha Freda. Ach, to zwykłe zauroczenie. To przejdzie. Uwierz mi. No, jeśli tak uważasz. Ale ja tak nie sądzę. A co masz przeciwko Fredowi? Nic nie mam do Freda. Jako zięć byłby całkiem sympatyczny. Gdyby miał wystarczająco dużo złota. A tak, to z nim nasza córka będzie klepać biedę. Ale teraz nie mogę o tym więcej mówić. O reszcie możesz porozmawiać z Johanem. Dobra, tak tylko dla formalności do niej w sumie zagadałam. Możemy chyba już iść do Freda bezpośrednio. To się nigdy nie zmieni. Siemka. Witaj. Hej, Fred. Wszystko w porządku, możesz wreszcie ożenić się z Charlotte. O czym ty mówisz? To niemożliwe.
Zrobiłeś to w imieniu Adanosa. W twoim imieniu dałem Johanowi 1000 sztuk złota. Co zrobiłeś? Nigdy nie będę w stanie ci tego zwrócić. Wiem. Po prostu zapomnij o tym. Jakoś to przeżyję. Nie tylko jesteś prawdziwym przyjacielem, ale także dobrodziejem. O tym powinna dowiedzieć się cała wieś. Jeśli powiesz o tym chociaż jedno słowo, to będzie koniec naszej przyjaźni. Zrozumiałeś? W takim wypadku, wyszedłbym przed otoczeniem na zupełnego głupca. Co jak co, a tego mi nie potrzeba. Masz rację. Twoje hojne uczynki rozumie i szanuje bardzo niewielu. I jak ci teraz się odwdzięczyć? Poczekaj, zdaje się, że wiem. Niegdyś ojciec podarował mi ten cenny amulet. Teraz będzie twój. Niech cię chroni w twoich podróżach. Co u ciebie, Fred? Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na tym świecie. Jestem twoim dłużnikiem. Nigdy nie zapomnę twojej pomocy, przyjacielu. No i pięknie, mamy to załatwione. Zostali nam w sumie tylko złodzieje siana, bo problem z topielcami rozwiążemy już za niedługo. Tak. Dobra, fajnie. Mamy jeden jeszcze problem z tymi złodziejami siana, ale to na razie... Chociaż w sumie... Może bym sobie jakoś poradziła, ale by mi się przydało trochę więcej życia. No nie wiem. Mam troszeczkę dylemat, czy sobie damy radę. W sumie nie wiem. Ale nie, bo to za dużo czasu nam zajmie wszystko, masakra w ogóle. To co, lecimy jeszcze za nim. Dobra. Many chciałabym, no nie? Już nie będę spała do kolejnego dnia, do kolejnej nocy, ponieważ no chcemy porabować troszkę, nie? To by nie miało najmniejszego sensu teraz spać. Dlatego polecimy sobie do zamku. I myślę, że zaczniemy kradzież tutaj od samego dołu. Dalej mam do pogadania z węzelem, Matko Święta. Dobra, bo tutaj jest pierwszy kuferek, który chcemy odkraść. Prawo. Fuck. Prawo, lewo. Co jest? Prawo, lewo, prawo. Kurde, dwie bryłki rudy. Oh my god, ale... Wow. 9 mam wytrychów. Pieniędzy mamy 322, no to może nawet coś zwojujemy tym. Zobaczmy, czy tutaj ktoś siedzi na dole, bo to jest bardzo istotna sprawa. No, siedzą tutaj jeszcze niestety panowie. A szkoda, ponieważ potrzebuję, żeby to miejsce było puste. Ej, ale fajny obraz z robarem drugim. Zajebiście. Trzeba uważać na to, co się mówi. Czy to już jest ten moment, kiedy... Co tam leży? Nie, to jeszcze nie jest ten moment. Musimy znaleźć też Marboda. Tylko, że Marbod jest w kompletnie innym miejscu aktualnie. I właśnie tam potrzebuje się dostać. Ale no, ci panowie muszą se stąd wyjść, bo potrzebują się dostać do tego kufra. A widzę, że nie chcą, dlatego myślę, że zaczniemy sobie może od koszar. Tutaj. Szczególnie, że tutaj nikt się nie będzie pluł o to, że ja sobie te skrzynki otwieram. F10. Prawo, lewo. Dobra, dużo rzeczy, bardzo fajny kuferek, szkoda tylko, że faktycznie mi się te tekstury popakowały, 7 wytrychów, no, wiecie co, skoro mam gotówkę, Ralf, weź mi sprzedaj wytrychy, bo ja sobie nie wyobrażam tak non stop łazić i kupować tylko wytrychów, ja sobie kupię nawet także mi ze 30, nie pożałujemy tego. Dobra. F10. Prawo, lewo, prawo. Dobra. Nie chcę się wczytywać i tak będziemy mieli za dużo pieniędzy. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo.
Jak tam złamiemy jeden wytrych, to się nic nie dzieje. Lewo, 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 lewo. Okej. Okay. Lewilny kufer, no dobra. Otwieramy. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Spoko. Łapy precz! Nie! Oh my god. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze! Serio? Ja się nie zapisałam chyba. Niech żyje król. Jeszcze raz. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Kto tu kuźwa drzwi otwiera non stop? Teraz to już łamię, bo nie mogę się skupić. Dobra, jeszcze raz. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Ja nie wiem, czy te skrzynki nie dochodzą, czy co? Lewo, prawo, lewo. On tutaj ktoś drzwi pootwierał. Bo to ten zbrojny. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dużo jedzenia tutaj mają. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. No mała ilość pieniędzy, ale będzie ona spokojnie większa w kolejnych kufrach, więc się nie przejmujemy tym. Dobra, zrobimy F10 i lecimy dalej. Jak moje wytrychy stoją, bo ja tak sobie łamię 24. Lewo, 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 prawo, prawo. 5 jabłuszek. Śmiesznie to wygląda, że nie mam tekstur. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Spoko. Ale no musimy to pookradać już, bo za długo czekałam. Prawo, 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 Jezu. Aż połamałam z wrażenia te wytrychy. Lewo, lewo, lewo. Tego nie otworzymy, bo jest zamknięty na kluczyk. Tu ktoś przyszedł spać, a to kunst, to na luzie. F10. Prawo, prawo, lewo, prawo. Już się nie będę przejmować i cebulić. Prawo, 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 prawo. Trudno, połamiemy wytrychy, to kupimy nowe. Tu jest gintera, kuferek, to mamy. F10. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Wiecie, niektóre te kuferki są intuicyjne, a niektóre właśnie wręcz przeciwnie. Prawo, lewo, prawo. Dobra. Jak stoimy z wytrychami? 15. No to strzem połamała 15 wytrychów. Mamy ostrzeżenie. Na razie nie będę tego zabierać, bo to jest osobne zadanie. Wydaje mi się, że wszyscy powinni spać, łącznie z Marbodem tam na dole. Znaczy się tam już nie powinno nikogo być po prostu chyba. Jeszcze jest jeden typo. Nawet dwóch, można by było go uśpić. Ale no nie wiem. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Mamy rzeczy i klucz do komnaty Marboda. Ja nawet nie wiedziałam wcześniej, że tutaj jest jego komnata. Dowiedziałam się tego właśnie poza odcinkiem, jak sobie sprawdzałam pewne sprawy, rzeczy i w ogóle. I okazuje się, że jest tego dosyć dużo. Więc zejdźmy jeszcze może najpierw na dół. Może Raimund, nie wiem, nie śpi. Albo właśnie śpi, byłoby dobrze. Nie, nie śpi.
Czy ty się obrazisz, jeżeli ja sobie wezmę twój kufer, zmacam? Nie. Zabieraj łapy. Prawo, 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 lewo, prawo, Zabieraj Dobra, łapy. Ktoś... Zabieraj łapy. Kto mi chce wpierdzielić? To chyba ty mi chcesz wpierdzielić, tylko jeszcze o tym nie wiem. Dobra, wczytam się. Nie będziemy cudów robić, jakichś cyrków odprawiać. Gościu ewidentnie ma problem z tym, że tego dotykam. Chyba, że ktoś z góry się sapie, ale... Wątpię. Chyba, że Kuno się sapie, jakimś cudem przez ściany widzi. O, tutaj nie ma kuferków. No właśnie, tak mi się wydawało, że nie ma. Tutaj u Johanny już też nic nie było. Pan kucharzyna już nic tutaj nie ma. Tu będą kuferki. Herbranta, Bruna i tak dalej. F10. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. 50 sztuk złota. Ktoś się sapie? Nie. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra, łamiemy wytrychy. Nikt mi ich nie odda. Gdzie ja mam te? 9. Dobra, damy radę chyba, nie? F10. Nie wiem, oni się będą pewnie sapać, że to otwie... Ten kufer już jest otworzony jakimś cudem. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Wino i woda. Czy to jest jakiś żart? 10. Lewo, 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 prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Jeszcze dokupimy tych wytrychów, mam 4. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, trochę prowiantu tu było. To chodźmy jeszcze do Rolfa, dokupimy sobie wytrychów. Bo jeszcze nam się przydadzą. Co prawda niezbyt dużo nam się ich przyda. Ale się przydadzą. A ja mam pieniądze, więc... Nie ma czym się raczej martwić. Siemka, śpicie? Pewnie śpicie, bo się zrobiło ciemno. Ja tu wszystkich pokradałam. Zanim żeście w ogóle poszli, kurde, spać. Kurde, ja mówię na niego Rolf, a ma na imię Ralf przecież, a nie Rolf. Pokaż mi swoje wytrychy. Kupiłabym wszystkie nawet, jakbym mogła. Dobra, dawaj mi wszystkie. Potem sobie pewnego dnia podziękuję. Cześć Bruno, ty się chyba zaciąłeś tutaj. A ja znowu się zacięłam też. Haha, zapomniałam, że to nie tędy. Kurde, gdzie ja biegam? Co ja... Chwała Inosowi. Co ja robię w ogóle? Matko Święta. Na końcu może pójdziemy do Raimunda, no nie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra, wyłączmy to przyspieszenie, bo umrzemy. I mamy teraz pokoik Barboda, jego komnatę. Tak, on tutaj już w śpiórkolocie jest. Tam są rzeczy. A tutaj coś trzeba zrobić z tym obrazem. Ja nie wiem co. Ale to mnie na razie mało interere. Tu jest pulpit. Przeczytajmy go. Biblioteka. Biblioteka została założona około 500 lat temu przez magów ówczesnego władcy. Zawierała dużą ilość rzadkich ksiąg, przeważnie o pradawnej magii, która stała się podstawą dla wymyślonych później run i zwojów. W czasach króla Robara I władzę nad biblioteką przejęli magowie ognia, którzy wywieźli mnóstwo cennych ksiąg do Myrtany.
W bibliotece zostało tylko kilka większych dzieł. Biblioteka przestała mieć znaczenie, a 15 lat później wybuchła obecna druga wojna z orkami. W końcu ostatni mag ognia, który pozostał na Atanos, zapieczętował ją z nieznanych przyczyn. Niedawno wyszło na jaw, że ten mag, którego imienia nie wolno wymieniać, zdradził Innosa i stanął po stronie Baliara. Spotka go za to kara Innosa. No nie trudno się domyślić, że chodzi o Xardupę, nie? Dobra, F10. Dobra, bo tu sobie Marbodzik śpi. Otwieramy. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. 300 sztuk złota i obrona ziem południowych. Siema, Marbod, śpi sobie dalej. Tu jest wanienka Marboda, warto z niej skorzystać. Wygląda to trochę komicznie. Ale dostaniemy dzięki temu 5 do many, to jest fajne. Kurde, nie wiem jak to otworzyć za cholerę. Dlatego myślę, że się tam wyjątkowo szczytujemy. Ponieważ wiem, że to da się otworzyć, tylko ja jestem debilem i nie wiem po prostu jak. Dlatego nie będziemy sobie utrudniać życia. I po prostu tam, wiecie, wejdziemy, nie? No spokojnie. Dobra, mamy kufer Marboda i mamy bardzo dużo fajnych rzeczy. Między innymi znaleźliśmy miecz paladyna dwuręczny i złoto. Wypchana skórzana sakiewka, 300 sztuk złota. A to tytoń, to nie otworzymy. Parę skrętów również jest. Tego na razie nie będę czytała, ponieważ no nie ma to sensu. I mamy też kuferek. Także spróbujmy go otworzyć. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O kurde. Oj, oj. Oj, Marbodzik, kurde, przykro mi, stary. On się teraz będzie budził, bo nas chce zagadać, nie? Cholera. Co się Pogadajmy dzieje? Z nim. Hej, ty. Przekazano mi, że widziano cię w mojej komnacie. To prawda. W waszej komnacie, komendancie. Możliwe, że coś źle zrozumieliście. Wasza komnata jest przecież zawsze zamknięta. Była zamknięta. Ktoś ukradł mój zapasowy klucz. Czy wiadomo ci coś o tym? Nie. A o tajnej komnacie? Macie na myśli starą bibliotekę, która jest już od dawna niedostępna. Nie, to nie o nią chodzi. Ktoś był w mojej komnacie, przeszukał mój kufer i... Ech, zresztą nieważne. Jeśli złapię złodzieja, to długo sobie posiedzi. Zrozumiałeś? Aha. No cóż, to powodzenia w poszukiwaniach. Mam 30 skór topielców. Że co masz? Nie wierzę. Pokaż. O Innosie, to prawda. No cóż, to znaczy, że moją próbę przeszedłeś. No jasne, że przeszedłem. Oh my godness, ale to było ciekawe, co nie? Stara wieża strażnicza, w sumie moglibyśmy się do niej przejść. Tylko czy ja to przeżyję? No nie wiem. Mam obawy, że nie. Potrzebuję Kuno, tylko że on teraz nie będzie chciał ze mną handlować pewnie. Przydałoby mi się od niego mikstury życia. O, jednak chcesz ze mną handlować, dobra. To kupujemy tyle, na ile mnie stać. Prawie wszystkie już żeśmy wykupili, ładnie. W sumie ja mam jeszcze parę pierdół do sprzedania, nie? To... Strzały, bełty zostają. Nie mam jakichś takich pierdółek, co nie potrzebuję. Blanty mogę ci oddać. Młotek jeden. Akwamaryn i czarną perłę sobie zostawię. Skrzydła sobie zostawimy, skóry gadów. Możemy sprzedać już tą resztkę tych skór. Skrzydła sobie zostawię, bo będą potrzebne później. Mamy też właśnie amulet do siły, więc zastanawiam się, czy nie założyć go zamiast eliksirów, znaczy zamiast amuletu do życia. Ale kurczę, nie wiem, to jest dosyć takie głupie, żeby to zmieniać. Ale plus dyszka do siły to by nam się w sumie przydała.
Mamy 4 punkty nauki. Można by to też było wydać w siłę. Mielibyśmy dodatkowe 2 punkty. W sumie. Chociaż nie, wiecie co? Czego u diabła chcesz? Może nie. Bo to jest bez sensu trochę. Aha, nie mam many, dobra. Mamy teraz 15 many, to też fajniej. Serafis sobie zjedzmy. Do zamku to może nie, ale do wioski. Dobra, moglibyśmy się zająć tymi. Ale nie wiem, czy nie wolę iść najpierw do tej wieży strażniczej i tam nie ogarnąć. Wszystko jest możliwe. A co tu się dzieje? Nie wiem, nieważne. Wybaczcie, że biegamy po ciemku, ale chyba nic się takiego nie stanie, co? Jak wyjdziemy sobie, jak jest ciemno. Kurde, wkurzają mnie te tekstury, co leżą pod ziemią. Te rośliny. Tutaj się też nie będę daleko zapuszczała, bo właśnie nie chcę sobie wybijać krwiopic, jakby się okazało, że ich będę jednak potrzebowała. Więc sobie typowo przejdziemy raczej tutaj, po tym miejscu. Dużo kwarcytu. Tam są ścierwojady, normalnie leżą sobie. Niech sobie leżą. Bardzo ładne mamy już HP, nie uważacie? Ja jestem bardzo dumna w sumie z tego HP. Tu jest też parę fajnych roślinek. Tam są też właśnie przeciwnicy. Ale to bym wolała już tam za dnia iść chyba. Więc sprawdźmy, co jest tutaj. Może nam się jeszcze uda to zadanie zrobić dziś. Ale zobaczymy. Bo ono jest dosyć wymagające. Myślę, że bez łuku to sobie nie dam rady za bardzo. Więc warto tutaj jednak łuk wyciągnąć. No właśnie, bo to są gobliny. Ej, ich tutaj było więcej kiedyś, czy mi się wydaje. Chodź tu. O. Tak, bo one trochę dostały pierdzielca, widzę. Gdzie ten goblin? No. Dobra, idzie jeszcze jedna gnida. Ale cię przypierdzielę zaraz. Chodź tu. Pięknie. Mamy te gobliny zafajdane. Już przynajmniej wiemy, co tutaj się wydarzyło, prawda? Dobra, spokój. Spokój. Czy jak wyciągnę broń i schowam, to przestaniesz robić takie dziwne rzeczy? Nie. Ale już się tutaj nie świeci, więc wiemy, z czym to było spowodowane. Możemy się w takim razie przespać do rana i pogadać potem z Ingolfem i oddać mu też kłeścika. Bardzo fajnie i wtedy powinniśmy też wbić nowy poziom. Może nawet do południa się prześpię. Wydaje mi się, że to będzie nawet lepsze. Jest większa szansa, że on tutaj od razu będzie i będziemy mogli mu też zdać raport. Wiem, kto był w wieży. Kto? No dawaj, mów szybciej. Gobliny. I to sporo ich było. Ach, te cholerne stworzenia. Mam nadzieję, że ich wykończyłeś. Jeśli nie, zrób to jak najszybciej. Możliwe, że Margot zechce kiedyś wznowić używanie wieży. I do tego czasu musi być w niej czysto. Oczyściłem wieżę z goblinów. Znakomicie. W takim razie, znów będziemy mogli z niej korzystać. W charakterze nagrody, weź te mikstury lecznicze.
Na pewno ci się przydadzą. No i fajnie. Jak my stoimy ze złotem? Na razie nic nie mam za bardzo na sprzedaż, może z wyjątkiem tego pierścionka. Moglibyśmy tam wrócić i zaekspić, ale tak jak mówię, ja tak ostrożnie jeszcze z tymi żądłami trochę się zachowuję. Czyli tak, gobliny, no radzimy sobie całkiem nieźle, jak używamy łuku. Przydałaby nam się kusza. Czy Kuno miał do sprzedania kuszę? Jeżeli miał, to bierzemy ją bez wahania, bo ja mam jednak w kuszy więcej o te 5% niż w, wiecie, w inne rzeczy. Także zobaczmy, czy miał coś. Kuno. Masz kuszę. Kusza myśliwska. 500 kosztuje. No, ale myślę, żeby to nie było głupie, jakbyśmy sprzedali jednak łuk i strzały. To też możemy zresztą sprzedać. Zardzewiały topór, to jest dwuręczna broń. Ja na razie i tak mam jednoręczne, więc na razie niech tak będzie, że to sprzedam. Miałam też ten pierścionek, więc masz to. Bruki po 30, przecież to jest jakieś zdzierstwo. Piłę jedną mogę ci oddać. Pochodnie. No akwamaren i czarnej perły na pewno nie sprzedam. Obrona ziem południowych nie czytamy na razie, bo tam się to przyda, jak już będą progi punktowe. No nie brakuje mi dużo. Myślę, że wystarczy nawet sprzedać właśnie te strzały teraz. Proszę bardzo. Kusza myśliwska. Zakładamy zwykły bełt i sprzedamy mu też ten łuk. Siup. Spoko. Wiecie, na razie może nas to trochę zaboleć, że straciłam właśnie taką ilość kasy, ale później nam to w ogóle nie będzie robiło żadnej różnicy. Kompletnie. Więc z tymi złodziejami zboża też się za niedługo zajmiemy. Jest też tutaj bardzo fajne zadanie, ale jeszcze na razie też je zostawiam. Sprawdźmy ten dziennik. No złodzieje siana to jest coś, co nam pozwoli ruszyć dalej. Został mi jeszcze tylko kufer tam Raimunda do okradnięcia. Zapomniałam o nim kompletnie. Ale to chyba żaden problem, co? Po co ja tutaj idę? Aha. Zjedzmy sobie coś do many i możemy pofrunąć na dół. Do zamku, do wioski. Trzeba zapolować na te topielce, co są na dole. Bo tam nam się przyda czysta droga. Siema. Teraz już mamy też więcej HP, więc jest fajniej. Uprzedzając wasze pytania, tak, to wszystko to są topielce. Dobra, bo te się dwa na mnie rzucą za chwilę. Zawsze możemy też amulet do siły założyć. Też myślę, że to da nam fajny... Kurde, nie mogę zebrać z tego topielca. Chodź tu, paskudo. Na razie się też nie uczę tych punktów, bo nie wiem, chociaż nie będzie problemu z expem, moglibyśmy trochę sobie dać. Siema, gobliny. Dobra, fajnie. Ładnie, bąk. Trochę mam mało bełtów, więc musimy też ostrożniej się posługiwać bełtami. Ale czy tak jakoś bardzo ostrożnie, to też bym nie przesadzała może. Dobra, bo ta krwiopica też mi będzie przeszkadzać w życiu. Ale mamy dużo fajniejsze HP teraz, więc bym się też nie martwiła. A to młody ten topielec. Możesz już ginąć. Nie, kurde, nie mogłaś zginąć szybciej, nie? Dobra, zbieramy.
Niektóre rzeczy wiadomo, standardowo pod teksturami nie zbierzemy niestety. Okej, tutaj jest czysto przez ten kawałek. Tu jest jakaś laga pojedyncza, czyli tam goblin spadł, widzę, z wysokości chyba. To jest najrozsądniejsze wytłumaczenie. Ładnie z tej kuszy nam idzie. Trzeba będzie też zainwestować w bełty. Z tego co widzę. Proszę mi to dać, super. Ja sobie właśnie zostawię tych krwiopijców tam, w tym jednym miejscu. Jest Bela Siana. Czyli jesteśmy blisko złodzieja, co? No tak, bo to te gobliny robią taki rozpierdziel po prostu na tej wyspie. Tutaj się właśnie bełty by przydały, ja nie mam ich zbyt wiele. Mam 7 bełtów. Bardzo niedobrze. Przywołam sobie tego topielca, przynajmniej się postaram. Super, ładnie. Nie chcę na razie tych goblinów, bo one jak mi spadną na głowę, to już nie będzie zbyt miło. Bardzo ładne obrażenia krytyczne wchodzą. Fajnie, naprawdę fajnie. Jestem mega zadowolona z tego, jak to nam ładnie idzie w tej modyfikacji. I że mamy w sumie tyle HP na takim poziomie. Trzeba się zająć jeszcze właśnie tymi topielcami też, powybijać. Jak największą liczbę się da. I też będzie wtedy fajnie. Tutaj są właśnie, tu jest jeszcze dużo tych topielców. Czy ja was tutaj zabierałam? Bardzo dobre pytanie. Zaraz się dowiemy, czy tu byliśmy. Dobra, byliśmy tutaj, fajnie. Super. Musimy się też nauczyć pływać, ale to wymaga ode mnie rozmowy z Wenzelem. Ja będę chyba przez pół gry odrzucać tę rozmowę. Znaczy, wiecie, jakby jego da się w częściach o to pytać, ale to jest dosyć problematyczna sprawa. Dobra, udało się wyciągnąć jednego topielca. Bardzo miło. Oklepywanie ich jest wręcz cudem. Mi się tak dobrze gra. Myślę, że sobie zaczniemy od tego miejsca w kolejnym odcinku. I zajmiemy się tymi złodziejami siana. To będzie ode mnie wymagało dużej jakby umiejętności, żeby się zająć tymi paskudami tam. Ale będzie warto. Cześć. To młody. Ładny mamy zasięg w sumie. Długość broni 70 to jest naprawdę git. A może sobie wykończymy... O, jak wchodzi krycik, to na 2 strzały taki topielec. Ej, no fajnie, fajnie, fajnie. No, ale to już jest małe statko, więc zakończymy w tym miejscu i tym statkiem się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!